Oto przed nami mecze 1/8 finału Włodek. Na razie wszyscy liczą na to, że zdobędą ten puchar. Przez długi czas kibice w Barcelonie nie wyobrażali sobie, by cokolwiek ozdabiało barwy blugrany, czyli nie było żadnych reklam na koszulkach piłkarzy Barsy. Ale od 2006 roku miało logo UNICEF-u, a potem Kataru. Qatar Foundation, a ostatnia reklama linii Qatar Airways. 107 lat, to dużo rzeczywiście. Nie było żadnej reklamy, ale jak widać, czasy się zmieniają. Presja pieniędzy coraz większa. Pecunia non olet, mówili starożytni. Stara dama rozpoczyna spotkanie. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Ładnie wymieniają podania. Suarez. Czy to wykorzysta? No strzela! Barsa rozpocznie grę od rzutu z autu. Lionel Messi. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Sergio Busquets. Strzela! Ale świetnie zablokował. Daleko wybijają. Juve zdecydowanie w ataku. Pogba. Vidal. Czy to wykorzysta? Uderza! Świetnie się ustawił Roberto Pereira. I będziemy mieli rożny dla Juventusu. Nie złapał tej piłki. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Jordi Alba. Andres Iniesta. Czy utrzyma się przy piłce? Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Sergio Busquets. Suarez. Messi. Suarez! Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Messi. Pogba. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował.
Piłka opuściła boisko, za moment do gry wprowadzi ją bramkarz. Xavi. Lionel Messi. Suarez. Iniesta. Piłka wraca do Messiego. Uderzenie, ale znakomicie obronił, chwytając tę piłkę. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Jordi Alba. Iniesta. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Andres Iniesta. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Morata. Steiner. Messi. Messi będzie z pewnością próbował pokazać się z jak najlepszej strony, przede wszystkim misternymi driblingami i kapitalnymi zagraniami do kolegów. Doskonale. Niebezpieczeństwo zażegnane. No i mamy dobry, udany odbiór. Brawo, zdecydowanie, świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Suarez. Może doszrotkować. Barca rozpocznie grę od wrzutu z autu. Xavi. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja, zgodna z duchem gry. A, słupek! Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Lionel Messi. Strata w środkowej strefie boiska. Teraz Asamoa. Lionel Messi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Cristiano Ronaldo. Teraz Asamoa. Suarez. Brawo, ładnie odebrał. Lionel Messi. No strzela! No wsparli teraz bramkarza. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Pierwsza połowa nie przynosi rozstrzygnięcia, ale kogo to satysfakcjonuje, przecież to jest mecz w turnieju. Jeżeli nie będą starali się strzelić bramki, właściwie sami się eliminują. Zaczynamy drugą połowę spotkania. No to dzisiaj jego dzień znowu jest ostoją. Pereira. Vidal.
Cristiano Ronaldo. Sergio Busquets. Suarez. Szaleńczy atakuje obrońca. Lionel Messi. Będzie strzelał. Szansa Barsy, rzut rożnego. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Dobra okazja, ale świetnie zablokował. No to było ostre wejście. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Cristiano Ronaldo. Lichtsteiner. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Dośrodkowuje. Jordi Alba. Andres Iniesta. Messi. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Suarez. Messi. Próbował piętą, ale rywal wychwycił. Marquisio. Andres Iniesta. Czy to wykorzysta? Uderza. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował. Wciąż mamy rękę. Misji. Nie dziwię się decyzji trenera, postawił na gracza nowego z zapasem sił. Może on odmieni losy tego spotkania. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Lionel Messi. Suarez. Atak Barsy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Pepe. Za moment Juve wznowi od rzutu z autu. Vidal. Piłka odbita od jednego z piłkarzy, wypadła z boiska. Andres Iniesta. Sergio Busquets. Iniesta. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Iniesta. Iniesta.
Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Jest remis, a zostało nam tylko 5 minut. Robi się niebezpiecznie. Z poświęceniem świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Suarez. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Gwizdek sędziego, no i mamy rzut wolny. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Broni i grają dalej. Lionel Messi. Strzela! Barsa nie wątpi, Barsa atakuje, wywalczyła teraz rzut rożny. Ostatnia szansa tej drużyny w tym spotkaniu, by odnieść zwycięstwo. Popatrzmy. To już koniec meczu, pomimo szans z obu stron, mamy rezultat remisowy. Mecz kończy się remisem, mimo znacznej różnicy w ilości oddanych strzałów na bramkę. Ale mieli lepszego bramkarza. Dziś to już wszystko. Dziękuję Tobie, Włodku, dziękuję Państwu i do usłyszenia wkrótce.